jesteśmy ze szkoły właśnie podstawowej numer 5 z Opola, bierzemy udział w plenerze malarskim, właściwie rysunkowym, Opole kredką rysowane, który jest organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, taki coroczny. Każdego roku zgłaszamy inną klasę. W tym roku akurat właśnie klasa 4D miała możliwość właśnie brać udział w tym plenerze. Na czym polega to malowanie kredką? To znaczy, jaki jest pomysł co roku na to, by pokazywać Opole z bardzo różnych stron? Tak, rysujemy po prostu zabytki Opola. Czyli akurat wybraliśmy sobie opolskie kamieniczki i ratusz. Malowałem dzisiaj ratusz i myślę, że mi dobrze wyjdzie, bo jeszcze jakieś tam kończenia robię, malowania. Co jest trudnego w takiej pracy, powiedz? Wieża mnie najbardziej stresowała, bo tam ma takie różne rzeczy, takie idealnie trzeba było zrobić. Lubisz bardziej rysować czy bardziej malować? Bo tu są chyba kredki, prawda? Lubię ołówkiem malować, rysować. Robiłem najpierw szkic, potem robiłem drobiazgi, czyli na przykład kwiatki, potem koloruję. Kalina, plastyka to jeden z twoich ulubionych przedmiotów? No nie do końca, ale lubię rysować. A co takiego robicie dzisiaj? Jakby rysujemy zabytki. I powiedz mi, na czym to polega i co ty wybrałaś tutaj na swoją pracę? Że mniej więcej to tak wygląda, że losuje się, można tak powiedzieć, się losuje zabytek i cała klasa rysuje jeden zabytek. No i jak wygląda twoja praca? Co narysowałaś, co tobie przypadło i z czego jesteś zadowolona? Zadowolona jestem z wieży i narysowałam tą wieżę, która się najbardziej rzuca w oczy. Czyli wieżę ratuszową rysowałaś, tak? Tak. Trudne, łatwe zadanie? No, łatwe, trudne, tak pomiędzy. Dzieci dostały listę materiałów, które mają ze sobą zabrać i były to bloki formatu A3, dowolne. Ołówki, kredki, pastele, po prostu takie materiały, w których będą się dobrze czuły właśnie w realizacji pracy plastycznej. A dzieci proszą o podpowiedzi swoją nauczyciel, co i jak trzeba zrobić. Które to dla nich są elementy takie najtrudniejsze w tej plastycznej pracy? Znaczy tak, oczywiście, że one pytają, żeby podpowiedzieć, żeby też wykadrować, żeby położyć odpowiednio plamę, dobrać kolory. Także cały czas jednak dzieci pytają, no i czekają na jakieś wskazówki, do których się stosują. A co jest najtrudniejsze dla ciebie w takiej pracy, w takim rysowaniu? Co dzisiaj ci sprawia najwięcej kłopotów? Najtrudniejszą rzeczą w tym obrazie było narysowanie konturów i umieszczenie dobrych proporcji. Dowiedziałam się tego na zajęciach plastyki i dowiedziałam się, że warto. A warto, a to znaczy, że lubisz też plastykę na zajęciach w szkole? Tak, bardzo.